Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w 16 odcinku z serii Planet Zoo. Franczyza, jesteśmy u naszych wyderek, na wybiegu było kilka zmian i zaraz Wam pokażę, co nam się tutaj zmieniło. Oj, jakie one są słodkie, uwielbiam wydry, po prostu uwielbiam wydry, odkąd zbudowałam właśnie ten wybieg. Słuchajcie, powstała chatka, wydry potrzebują właśnie stałego schronienia, więc powstała taka malutka chatka, również w górskim klimacie, mam nadzieję, że im się będzie dobrze tutaj mieszkać, niespokojnie. To drzewo się nie zapali, ten ogień jest sztuczny, to jest sztuczny ogień i on nie podpali mi tutaj żadnej roślinności, także spoko. A wracając do wybiegu, może sobie zatrzymamy czas, nasze wydry spodziewają się potomstwa, właściwie to Evita jest w ciąży i niedługo na świat przyjdą maleństwa. Spójrzmy sobie, duża taca na karmę, gdzie, ups, dozorca tu nie może dotrzeć. To wiecie co, ja bym w takim razie te skałki trochę rozsunęła i mam nadzieję, że mi teraz dozorca będzie w stanie dotrzeć. Okej, wiecie co? Przesunę to jeszcze trochę bardziej, bo ten komunikat mi tu niestety nie znika. Oj, mam nadzieję, że teraz... O, dobra, zniknęło. Cudownie. Uszkodzenie bramy wybiegu. Ale tak, tutaj już technika wezwaliśmy. No i dobra, pokażę Wam tak na szybko, co nam się zmieniło. Więc zaczynając właśnie od wybiegu dla naszych pięknych wyderek, to tutaj powstało też jeziorko, w którym one będą już sobie mogły głębiej nurkować. Ono jest bardzo głębokie, zaraz Wam pokażę. Mają wszystko na zielono, mają również trwałe schronienie, więc wszystko jest z nimi już w porządku. Ja Wam pokażę jeszcze, jak wygląda dno. Dno jest takie właśnie pełne roślinności i skałek, więc myślę, że im się będzie tutaj dobrze pływać. No, Karmelka, wyłaź. I to jeziorko powstało właśnie dlatego, że chciałam, żeby miały faktycznie wszystko na zielono i teoretycznie jak zrobiłam jeziorko, to mogłam już tutaj i wrzucić foki, tak jak planowaliśmy, ale skoro są wyderki, no to niech będą wyderki, nie chcę już tego zmieniać. No i powiem Wam, że mi się nawet całkiem podoba, jak to wyszło, jest właśnie tak pełno roślinności. Ja najbardziej lubię, jak jest właśnie tak napaćkane tej roślinności i jest zielono i tak dziko. No i chyba wyderkom też się podoba. Przeniosłam nasze błotko tutaj bardziej bliżej wody, żeby mogły się wypluskać od razu po tej kąpieli błotnej w naszym jeziorku. Tak, goście sobie cały czas pływają, oglądają tutaj nasze wyderki i powstała właśnie jeszcze ta chatka. W środku mają słomkę, gdyby się chciały tam ułożyć, schronić, no to mają jeszcze taką chatkę. Chciałam, żeby ta chatka była taka prosta właśnie w górskim klimacie i wydaje mi się, że wyszła całkiem fajnie. O, kwiatek mi się schował. Chodź tu, kwiatku, wyjmę cię. Stój sobie tutaj. No i słuchajcie, powstała jeszcze jedna rzecz. Tak, kilka rzeczy tutaj powstało. Zrobiłam dodatkową taką odnogę. Taki dodatkowy jakby taras widokowy tylko tutaj na nasze wyderki. I myślę, że to fajnie wyszło, bo on się zaczyna właśnie tutaj na tym zakręcie przy wilkach i można sobie właśnie zejść tutaj w dół, popatrzeć sobie na jezioro, na wybieg dla wyderek i później można sobie się tutaj zrelaksować na ławeczce, ewentualnie pójść dalej i wrócić tutaj do tej głównej ścieżki i albo się udać właśnie dalej w stronę tych restauracji, albo zejść sobie tutaj na dół i podziwiać wydry z tego najniższego poziomu. Myślę, że to fajnie teraz właśnie wszystko współgra i brakowało mi tutaj takiego dodatkowego tarasu widokowego. Wiecie, no takich miejsc nigdy za wiele. W końcu zoo jest po to, żeby podziwiać nasze piękne zwierzęta, więc niech podziwiają. No i słuchajcie, musiałam zrobić coś, och, już widzicie, musiałam zrobić coś, co sprawi, że będziemy mieć tutaj więcej gości w tej części. Mam nadzieję, że to sprawi, że będziemy mieć tutaj więcej gości i że po prostu będą oni chętniej przychodzić. I mówiłam Wam o tym już chyba w ostatnim odcinku, ale w końcu udało mi się zbudować kolejkę. Ona jeszcze nie wygląda do końca tak, jak ja bym chciała, bo może na razie tutaj są tylko tory, ale tu będzie jeszcze wszystko przyozdobione skałkami. I zaraz Wam pokażę, jak ta kolejka będzie jeździć, jaka jest jej trasa. I żałuję, że Wam tego nie nagrałam, bo na początku nie planowałam zbudować tej kolejki od razu całej, tylko myślałam, że sobie tylko sprawdzę, czy tak jak sobie wymyśliłam, to czy będzie mi się to udawało zrobić, aż w końcu zbudowałam całą kolejkę, więc żałuję, że Wam właśnie tego nie nagrałam. I tutaj jest druga stacja. Pierwsza stacja jest tutaj przy głównym wejściu do naszego zoo. I jak widzicie, przy głównym wejściu dzieje się.
Mamy całkiem sporo gości, bo ponad 2700 i tutaj z tej takiej części restauracyjnej mamy przejście do kolejki właśnie na naszą kolejkę. Tak, kolejka na kolejkę, masło maślane, ale tu jest właśnie wejście i możemy sobie się udać tutaj na peron. Kolejka sobie tutaj, pociąg tu będzie sobie stał i goście będą mogli stąd wyruszyć w ich podróż kolejką, pociągiem po naszym zonie. Będę mówić kolejką, bo kolejka to jest właśnie to coś, w czym się stoi, więc będę mówić pociąg. No i tutaj mamy właśnie pierwszą stację, gdzie goście będą mogli sobie wsiąść. Te tory, ta kolejka właśnie prowadzi tutaj przy granicy naszej działki, zakręca i wyrzuca gości w tej części przy wilkach. I o to mi chodziło, żeby mieć coś, co będzie transportować gości w tę część do wilków i do naszej nowej strefy restauracyjnej. Mam nadzieję, że oni faktycznie będą z tego korzystać, ale nie tylko takie jest tutaj zadanie naszej kolejki, naszego pociągu, czy ja się odzwyczaję od mówienia na pociąg kolejka, nie wiem, bo nasz pociąg ma być po prostu również atrakcją taką turystyczną dla naszych gości. Tutaj dzisiaj powstanie nowy wybieg i mocno się zastanawiałam między dwoma takimi bardziej właśnie zimnolubnymi zwierzątkami, pomiędzy owcami jukońskimi, a pomiędzy reniferami tundrowymi, tak. I bardzo właśnie chciałam te owce zrobić, ale stwierdziłam, że tu jest bardziej taki płaski teren, a te owce mi bardziej do gór pasują. Nie wiem, mogłam tu zrobić jakieś takie góry, doliny, wyżyny, ale stwierdziłam, że nie, wrzucę sobie te owce gdzieś indziej. Też tutaj gdzieś niedaleko, ale właśnie w troszeczkę innym miejscu. A tutaj zrobimy sobie renifery tundrowe i udało mi się nawet jednego renifera już kupić. Zaraz Wam go pokażę. Więc nasi goście, jeżdżąc sobie tym pociągiem, będą mogli, wsiadając oczywiście tutaj na tej stacji, wracając na tamtą stację na początek, będą mogli podziwiać właśnie renifery. Później dalej będą jechać koło lam, więc będą sobie oczywiście widzieć również lamy. Z tego miejsca będą mieć widok na jeziorko, w oddali tam na wydry, chociaż wyderek to oni chyba jednak nie zobaczą. W każdym razie będą sobie tutaj jechać przy lamach i myślę, że to będzie całkiem fajny punkt widokowy, bo stąd też będą widzieć flamingi, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jadąc tutaj będą może mogli zobaczyć nawet żółwie, to też mnie właśnie bardzo cieszy. No i tutaj już zjeżdżamy w dół i jesteśmy na tej pierwszej stacji właśnie tutaj tuż przy wejściu do zoo, więc no kolejka nie jest jakaś bardzo długa, ale wydaje mi się, że jej głównym zadaniem właśnie będzie to, żeby transportować mi gości, którzy od razu tutaj wejdą do zoo, przenieść ich w tę część i bardziej ich zachęcić do zwiedzania tej górskiej, zimowej części, bo na razie tutaj się za dużo dzieje, a mało dzieje się tam, chociaż jak jest tutaj, no tu też mamy sporo właśnie gości, tu jest sporo chętnych do zwiedzania. Oni jeszcze rzadko mi tutaj chodzą, w tę część, ale tu na razie nic nie ma, ja tu w końcu tylko drzewa przestawiłam, bo wciąż się nie mogę zdecydować, jaki chcę tutaj wybieg, więc to na razie jest cały czas puste. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się coś wybrać, coś, co będzie takie pomiędzy, jak macie propozycje w ogóle, to możecie pisać. Potrzebuję tutaj zwierzątka jakiegoś takiego pomiędzy, takim mocno ciepłolubnym, a takim, który lubiłby klimat umiarkowany i bardziej chłodny, czyli coś właśnie pomiędzy tym górskim klimatem, a tym takim tropikalnym, który mamy w tej części. No może Wam coś przyjdzie do głowy, może mi coś podpowiecie. I jeszcze jedna rzecz, chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chcielibyście, żebym nazwała jakieś zwierzątko Waszym imieniem, to piszcie w komentarzach, kogo chcecie, żebym tak nazwała i jak ma się to zwierzę na przykład nazywać. Jeżeli chcecie, żebym na przykład zmieniła imię Wrighta, to napiszcie mi, żebym zmieniła właśnie imię wilkowi szaremu z Wright na inne, które Wy proponujecie. Możemy się tak zacząć bawić, myślę, że będzie całkiem fajnie i Wy będziecie też mieć taką fajną zabawę, że zwierzaki będą się nazywać na przykład Waszymi imionami, więc jeśli chcecie, to piszcie oczywiście w komentarzach, a my się powoli zabieramy tutaj za budowanie. Pierwsze, co musimy zrobić, to ogrodzić teren, zobaczymy, czy tu jest w ogóle wystarczająca ilość tego terenu dla reniferów. Mam nadzieję, że tak, bo one nie potrzebują jakoś nie wiadomo ile tego terenu, zaraz Wam jeszcze pokażę. Możemy sobie tutaj o nich co nieco przeczytać.
Renifery tundrowe to gatunek zwierząt kopytnych zamieszkujących Arktykę i tereny subarktyczne w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, na Alasce, Rosji, Norwegii, Finlandii oraz Grenlandii. Wygląd poszczególnych reniferów może się różnić w zależności od miejsca pochodzenia oraz od pory roku. Ogólnie mają one jednak brązowo-białe umaszczenie oraz białą przednią i spodnią część pyska, często z ciemniejszym ubarwieniem nozdrzy. Mają też duże, rozgałęzione rogi pokryte brązową, aksamitną sierścią. O, jak słodziutko. Mają takie pluszowe rogi. Samce osiągają długość od 1,80 m do 2,10 m i ważą od 150 kg do 182. Wow, są naprawdę bardzo wielkie. Liczebność i zasięg terytorialny reniferów są wprawdzie dość duże, jednak jest to gatunek uznany za narażony ze względu na 40% spadek liczebności populacji, który nastąpił w ciągu ostatnich 25 lat. Niektóre podgatunki są szczególnie narażone. Przykładem mogą być renifery kanadyjskie, które utraciły dużą część siedlisk w wyniku zagospodarowania terenu przez ludzi, a także renifery małe, u których zaobserwowano załamania liczebności populacji spowodowane głodem w związku z ostrymi zimami na zamieszkiwanych przez nie obszarach arktycznych. Poszczególne populacje reniferów na wielu terenach są śledzone i monitorowane pod kątem zagrożeń. Wprowadzone są również ograniczenia zmierzające do zrównoważenia kontroli polowań na te zwierzęta. Okej, więc nie jest to gatunek zagrożony, ale jest narażony na wyginięcie, więc fajnie, że sobie go wybraliśmy. Fajnie jest wybierać właśnie takie zwierzęta, które są narażone gdzieś tam na wyginięcie albo są zagrożone, bo przynajmniej w grze mamy taki wpływ na to, że przyczyniamy się do odtwarzania populacji. Kurczę, ale one są piękne. O. I możemy mieć w grupie jednego samca oraz do 11 samic. To całkiem sporo, no nieźle. One żyją 17 lat i wielkość, to już sobie czytaliśmy, 1,30 m w kłębie. I samice 1,10 m, 1,20 m w kłębie, wiek dojrzałości płciowej 5 lat, goście nie mogą wchodzić na teren wybiegu. No dobra, myślę, że sobie coś tutaj fajnego dla nich stworzymy. One nie mogą mieszkać z żadnymi innymi zwierzętami, więc będą mieć wybieg po prostu same samisieńkie, ale myślę, że też im tu będzie dobrze.
Wypiek dla reniferów tundrowych skończony. Ja sobie zatrzymałam wcześniej nagrywanie i musiałam tu jeszcze kilka rzeczy poprawić, ale nie na wybiegu, tylko tutaj właśnie w okolicy. Zaraz Wam powiem, co jeszcze dodałam i męczyłam się strasznie, bo okazało się, że tutaj prądu nam nie starcza, nie obejmuje nam prąd tutaj tej części i tak samo te oczyszczanie wody, więc stwierdziłam, pociągnęłam sobie ścieżkę, że tutaj to skitram, gdzieś schowam, ale jak to tutaj wsadziłam, no to goście, którzy jeździli tutaj kolejką, którzy będą jeździć, to byli niezadowoleni, bo ten negatywny wpływ obejmował właśnie pociąg i te tory, więc stwierdziłam, że no nie będę tego tutaj zostawiać. Tyle się męczyłam z tym, żeby to fajnie wyszło, że w końcu muszę to jakoś inaczej zrobić i muszę znaleźć inne miejsce. No i słuchajcie, obudowałam tutaj jeszcze troszeczkę to wzgórze i ukryłam wodę tutaj, tą oczyszczalnię, uzdatnianie wody ukryłam tutaj i ono mi właśnie tutaj sięga do tego małego oczka wodnego u reniferów, a generator prądu ukryłam tutaj, tak, transformator. No co prawda on jest tak jakby na widoku, ale goście go jakby nie widzą. To czerwone pole nie sięga właśnie, zaraz Wam zresztą pokażę, nie sięga, o właśnie, tylko czemu mi to teraz nie pokazuje? A, bo ja negatywny wpływ muszę kliknąć. Tu jest negatywny wpływ. Jak widzicie, to czerwone pole właśnie nie sięga do ścieżek, więc bardzo mnie to cieszy i sobie to chyba tutaj tak zostawię. Może to z czasem jeszcze czymś zakryję, może jeszcze jakimiś skałkami albo większą ilością roślinności, ale na razie mi to nie przeszkadza, może sobie tak zostać. No i słuchajcie, mamy chyba wszystko. Możemy wpuszczać naszego renifera, bo udało mi się kupić przed nagraniem jednego
jednego renifera i zaraz Wam go pokażę, tylko może jeszcze tutaj wykorzystajmy tego jednego weterynarza i wrzućmy go na wydry, bo on mi właśnie skończył jakieś tam badania, więc możemy go na wyderki wrzucić, niech sobie odkrywa, a my sobie sprawdźmy, co z tym reniferem, którego ja kupiłam. Mam samca, potrzebuję samicy, ale jak widzicie, jest trochę bieda z zwierzętami. Ja kupiłam, na szczęście mi się udało złapać białego renifera tundrowego, to jest albinos, ale potrzebuję dla niego jeszcze samicy. No ale dobra, skoro nie mamy, no to kupmy, wrzućmy sobie chociaż jego w magazyn zwierząt. I zobaczymy, czy będzie mu dobrze na tym wybiegu, a ja najwyżej postaram się gdzieś tam poza nagraniem złapać dla niego jakąś fajną pannę. Renifer tundrowy, pokaż mi. I mamy jednego Toivo, fajna nazwa, tak brzmi trochę nordycko. Przeniesiemy ciebie najpierw do kwarantanny, która jest tutaj hen daleko, a w międzyczasie, jak ty sobie będziesz w kwarantannie, to co tu się dzieje? To sobie przejedziemy się kolejką, dobra, wiecie co, bo tutaj się dzieje źle z tymi zwierzętami w ekspozycjach zoo i ja potrzebuję sobie to ogarnąć, więc możemy sobie na to zerknąć, wybiegi, zwierzęta, lokalizacja, odznacz wszystko, zaznacz ekspozycję i właśnie wy, tak, i tutaj mamy młode, więc skoro mamy młode, to przenieśmy je do magazynu, do centrum handlowego, tak jest, i zaraz nam się tutaj powinien ten problem rozwiązać, bo one nie lubią, jak jest tam zbyt tłoczno. Sporo gości tutaj mamy, łojejku, bardzo dużo, i tutaj ile ich naćpało, oglądają sobie nasze goryle, dawno nie byliśmy u goryli, możemy w sumie zajrzeć. Chcieliście tour po zoo i myślę, że sobie z czasem na pewno taki tour zrobimy. O proszę, jak pięknie, wiecie co, ja wydłużę tylko jeszcze godziny, bo chyba robiłam zdjęcia i znowu te godziny są ustawione tak jakoś dziwnie. Dokładnie, znowu jest ustawione 11:13, więc ustawmy sobie może na 4 i na godzinę powiedzmy 22. Niech będzie do 22 otwarte od 4 rano. Także takie dość długie godziny otwarcia, teraz mamy co prawda noc. I co tu dalej mi się świeci? Dlaczego? Przecież wiwarium, dobrostan. A co z wiwarium? Układ, czystość. To wezwij dozorcę. Dobra, wzywamy dozorcę. Powinno się teraz poprawić. Tu mamy jakiś prezent do odebrania. Aha, rozmnóż gatunki na ekspozycjach. No dobra, no to odbierzmy sobie nagrodę. Mamy całkiem dużo kasy, więc o to się nie musimy martwić. Czy kolejka mi testowo jeździ? Jak mnie tu przycina, jak nad nimi jesteśmy. Chyba jeździ testowo, ona jest otwarta, tak, testy. Bardzo mnie to cieszy, niech ona sobie jeździ. Ach, no właśnie, i ten domek, strasznie mi się spodobał ten domek. On jest też w klimacie tych wszystkich arktycznych budynków, które stawialiśmy tam na górze, więc stwierdziłam, że skoro tutaj mamy wciąż tą górską część, właściwie ona się zaczyna tutaj dokładnie, jak oni mi wchodzą po tym podwyższeniu, no można powiedzieć, że tutaj, bo tak naprawdę lamy też należą do tej górskiej części, chociaż one są jeszcze tak na pograniczu, ale można powiedzieć, że właśnie tutaj mniej więcej się to zaczyna. A ty gdzie tak biegniesz? A, technik, jedziesz naprawiać coś, dobra, to biegnij. No i właśnie stwierdziłam, że mi to tutaj pasuje po prostu, że zrobię im takie... O, kolejka jechała, że zrobię im tutaj ten taki arktyczny domek i to całkiem fajnie wyszło. Zwierzę gotowe do opuszczenia kwarantanny. Cudownie, to wiecie co? Poczekajmy może do rana z nim, bo ja bym chciała rano zobaczyć, jak oni mi go przyniosą. A jeszcze jest ciemno i w międzyczasie moglibyśmy zobaczyć, czy są jakieś zwierzęta, czy są jakieś renifery na sprzedaż. Jejku, co tak słabo? Wyszukajmy jeszcze raz, bo to się czasami zwiesza. I gdzie tu jest ten renifer? Jest, tundrowy. Szukaj. No filtruj. Bieda. Nie chcę kupować takiej kobiety ze słabymi statystykami. I one są też dość niemłode, tak, nie chcę mówić, że dość stare, ale no właśnie za młode nie są. O, ciuchcia jedzie, ciuch. Zaraz się przejedziemy, słuchajcie. Zaraz ją sobie właśnie odpalimy w tryb normalny już, zarabiający. Tylko niech nam się już dzionek zrobi. Come on, słońce, wstawaj szybciej.
Możemy ją śledzić. Ojejku, jak to jest ekstra, jak ono tak jeździ. Co prawda trochę głośno, ale ekstra. Coraz więcej gości tu idzie. Bardzo mnie to cieszy. Super, niech przychodzą, niech patrzą na wilki. Tylko wilczki mi się coś nie rozmnażają. Halo, wilczki. Proszę tutaj się rozmnażać i robić małe wilczątka. 7 lat. O nie, a ty już jesteś stary? 10 lat? Ja nie wiem, czy wy się rozmnożycie. A my w takim razie bierzemy Toivo i zabieramy go, jak już nam się tutaj tak jasno zrobiło, na wybieg. Mam nadzieję, że będzie tutaj zadowolony. Przesuń tutaj. Zaplanowano dostawę. Nie wiem, jak będzie z pokryciem terenu. Tak robiłam trochę na oko. Tak mi się wydaje, że może mu tyle ziemi pasować, tyle trawy. I zaraz sobie ustawimy też te wszystkie informacje na tablicach. Wkrótce umrze ze starości. O nie, smuteczek. Ojejku. W ogóle widziałam właśnie posta na Instagramie, że łuskowce w Chinach są często wykorzystywane i masowo mordowane, ponieważ wierzy się, że są ich łuski właśnie mają właściwości lecznicze, uzdrawiające i właśnie widziałam zdjęcia, jak leżały takie obtarte z łusek. Bardzo przykra sprawa. W ogóle zastanawiam się ostatnio, mogę wam zdradzić, nad przejściem na wegetarianizm. Bardzo bym tego chciała i od dawna się z tym zanoszę, więc może za parę miesięcy uda mi się już być wege. Wtedy na pewno wam się tym pochwalę. Dajcie znać, czy lubicie właśnie jeść mięso, czy jesteście wege, czy jakie macie do tego podejście. Ojejku, zima, naprawdę teraz? No, z jednej strony dobrze, no bo lepiej teraz, chcę temperaturę zobaczyć. Czy mi tu gdzieś coś nie zamarznie? I nie wiem, co z tym naszym reniferem. Wiecie co? Dobra, dogrzejmy jeszcze pawie, bo tutaj widzę, że jest tak nie za ciepło. I jeszcze temperaturę sprawdźmy. Żółwie mają dość dobrze, flamingi mają ciepło. Nasze goryle nie mają za ciepło, więc dogrzejmy goryle. Tutaj te zwierzaki mają chyba dość ok, a nie, tutaj u nich jest źle właśnie. Dobra, no to sobie tutaj postawmy ogrzewacze. Zobaczymy, jak one będą działać. Tu jeszcze jeden może by się przydał. O, gdzieś tak tutaj. Dobra, zobaczymy, czy będzie cieplej. Mam nadzieję, że się ociepli to wszystko. Dobra, rozgrzewa się, więc nie powinno być problemu. No i co z tym moim? Jest! Biegnie, zobaczcie! Biegnie, słuchajcie! Ojejku, ale akurat zaczął padać śnieg. Akurat na taki bardziej chłodny wybieg. Co prawda on tam do 16 stopni. Ojejku, jakie cudo! Jakie cudo! O, jakie ty dźwięki wydajesz! Uuu, zobaczcie! Wszystko ma na zielono! Zadowolony ze wszystkiego! Jak ty pomykasz, stary! Jaki super jesteś, Toivo, ja ci zostawię to imię. Właśnie przypominam wam jeszcze, że gdybyście chcieli, żebym nazywała waszymi imionami, waszymi propozycjami imion nasze zwierzątka w zoo, to piszcie je w komentarzach. A my sobie tu jeszcze wszystko przyjrzymy. No zobaczcie, idealnie. Śnieg, aha, ty potrzebujesz dużo śniegu. A nie, tolerancja, więc teoretycznie nie potrzebujesz. A to jest wszystko to, co ty wymagasz. Więc dość jesteś taki mało wymagający, powiedziałabym. Środowisko, wszystko ci tutaj odpowiada, wybieg, temperatura, urozmaicenie, cudownie, bardzo mnie to cieszy. Dozorca nie może dotrzeć do wybiegu, a dlaczego nie może dotrzeć? Aha, dobra, no tak, bo brakuje nam strefy roboczej, więc zróbmy sobie kolejną strefę, gdzie są ci pracownicy, strefy robocze. Musimy sobie zedytować strefę wszystko, która jest tutaj, edytuj strefę wszystko. I musimy sobie do niej dodać kilka rzeczy. Dodajemy to, dodajemy to, dodajemy jeszcze tutaj tę oczyszczalnię wody i tutaj ten prąd również. Oj, oj, odkliknęło się. Ten prąd, no, dawaj! Dobra, i jeszcze tutaj jest kolejeczka.
jedna do dodania i tu mamy też jakąś, tu chyba jest woda również. A, no i to jest też niedodane, więc nie wiem czemu. No i proszę, chyba wszystko gotowe. Jeszcze tutaj są dwie rzeczy, które też powinny być w strefie wszystko. I teraz już mamy komplecik. Dobra, bierzemy renifer tundrowy, przepięknie. Tu jeszcze postawiłam te głośniczki, więc też sobie weźmy renifer tundrowy, tylko jeszcze właśnie nie wiem, jaki zrobić zasięg. Dobra, dajmy może zasięg 8. Tutaj też oczywiście renifer tundrowy. Puszczę czas i tutaj też zasięg renifer tundrowy 8, chociaż tutaj może 7. Nie chcę, żeby mi się na wilka nanosiło, chociaż o wilku nie mamy akurat tych głośniczków. I tu też możemy zrobić renifera tundrowego i informacje na temat renifera tundrowego na 8. Cudownie, nic nam się nie pokrywa. Pięknie będą tutaj doszkoleni nasi goście. Oj, zimno ci, sorry. Przepraszam, jeśli ci zimno, ale tam są sklepiki, tam można sobie iść odpocząć, tam powinno być cieplej. Albo i nie, bo tam w sumie nie ma nic zadaszenia. Zwierzę przebywa w środowisku, nie przebywa w środowisku o optymalnej temperaturze. Ajajaj, za gorąco ci tutaj, tak? Wybieg. Temperatura 19 stopni, jest za gorąco. Dobra, to w takim razie my musimy mu ustawić jeszcze te klimatyzatory i ustawić temperaturę na jakieś 15 stopni albo na 10 stopni. Ustawmy mu tutaj jeden. Później drugi ustawmy mu gdzieś tutaj przy tych skałkach. No i kolejny, fajnie by było jakby był gdzieś tutaj. I jeszcze z jeden może gdzieś tu w tych skałkach również. Dobra, oj, dwa na raz ustawiłam, to nie, dwa na raz to za dużo. I ja bym chciała, żeby ta temperatura była w granicach właśnie 10 stopni. Działa, działa. I teraz tak, będę musiała na każdym ustawić, prawda? Zlamiłam, bo chyba mogłam wcześniej ustawić, tak, dokładnie, na 10 stopni. I tutaj też mu zmieńmy na 10 stopni. Zakres? Czekajcie, a tutaj jest co? Zakres. Aktualna temperatura. 10 stopni. Nie wiem, jak to ustawić. Nie wiem, czemu tu jest 10. Dobra, wiecie co? Ustawię i to na 10, ale jak wiecie, czym to się różni, to możecie mi proszę napisać w komentarzach, bo nie wiem, które z tego powinnam ustawić na 10. Jak coś zlamiłam, to pewnie będzie krzyczało tutaj w komunikatach. I tu jeszcze coś było, prawda? Tu też ustawiałam jeden, tak. Więc na razie sobie to tak zostawię. 10 i tutaj też 10. Wszystkie są przestawione. Mam nadzieję, że teraz mu będzie lepiej. Spójrzmy jeszcze raz na te kobiety dla niego. Rynek zwierząt. Renifery tundrowe. Jest, proszę bardzo. No i jest jakiś facet. A z samiczkami znowu słabo. Dobra, dobra, no to czekamy w takim razie. Ja kupię pewnie po odcinku. Wezwij technika, tu się coś uszkodziło. Dobra, a my sobie przetestujmy kolejkę, bo kolejka już powinna teraz działać. Pociąg. Pociąg, nie kolejka. Testowaliśmy ją dość długo, więc zróbmy, że ona będzie otwarta i czekamy, czy goście mi tutaj przyjdą. Proszę bardzo, wielkie otwarcie naszego pociągu. Czy będą chodzić na kolejkę? Tak, 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 tak. A możemy ustawić cenę? Dobra, cenę się ustawia na poszczególnej stacji. Ja im chyba ustawię 2 dolary za przejażdżkę. Uważam, że to nie jest tak dużo i tutaj też chciałabym ustawić właśnie 2 dolary za przejażdżkę. Zobaczymy, czy będą właśnie korzystać. Mam nadzieję, że będą korzystać, że mi się nie zaczną wracać teraz. Chociaż ci pierwsi kupili już po chyba dolarze. Szarifa wkrótce przystąpi do rozmnażania wsobnego. Nie! Nie! Gdzie się z siostrą? Czy tam z bratem? Nie, 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 nie. No i proszaka niedobra. Już jej tutaj dajemy tabletki antykoncepcyjne. Z własnym ojcem chciała!
Wstydź się, kobieto. Nie ma tak dobrze, żeby z ojcem. Dobra, sytuacja ogarnięta, więc mam nadzieję, że ona jednak nie przystąpi do tego rozmnażania wsobnego. No nie! Nie, nie, nie. Przecież ja jej dałam te tabletki właśnie. Dobra, chyba się skończyło. Chyba nic nie poszło, chyba nic nie pykło. Mam nadzieję, że nic nie pykło, że nie będzie w ciąży. Niski dobrostan. A tobie o co znowu chodzi? Wybieg, czystość, temperatura. O, pływasz sobie, proszę bardzo. Renifer w wodzie sobie pływa. Jaki ty jesteś cudowny, no nie mogę, jak na ciebie patrzę. Jeszcze taki piękny, biały. No cudo, cudo jesteś. Ach, ach, ach. Dobra, chodźmy do kolejki. Milion rzeczy naraz tutaj dzisiaj w tym odcinku. Korzystają, zobaczcie. Ile ich tu ciągnie, ale ekstra. Proszę, jak pięknie, wiecie co? My sobie kliknijmy już na kamerę atrakcji. O, co tam wyskoczyło? Zwierzę uciekło, znajdź je, cudownie. Co mi uciekło? Wyderka mi uciekła. Schwytanie awaryjne sobie weźmy. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś, malutka, co? Czy jestem ślepa? Jak ty uciekłaś? A, tu uciekłaś, brawo, świetnie. Jak tam z waszą barierą, stan bariery? Dobra, technik w drodze. Okej, to wracamy do pociągu. Tutaj sytuacja ogarnięta. No mówiłam, że tu się dzisiaj wyjątkowo dużo dzieje. Ten odcinek będzie bardzo długi. Puszczamy sobie czas. Goście mi tutaj się schodzą, ale już chyba więcej ich nie wejdzie. Co prawda widzę, że jeszcze są miejsca, ale czekają, nie jadą. Dobra, tak. O, wkrótce doczeka się potomstwa. Super, że będziemy mieć lamy. Ja bym chciała zmienić miejsce. O, możemy jechać z tego miejsca, proszę bardzo. Z samej tutaj lokomotywy, tak? Tak się nazywa pierwszy wagon? Chyba lokomotywa. Interesujące? Dziwna nazwa. Dobra, albo miejsce, albo właśnie wersja kinowa. Nie, dobra, to kliknijmy sobie może to miejsce. Mogę zmieniać miejsca. A, mogę sobie wagoniki zmieniać. No dobra, to wiecie co? Ja bym chciała właśnie na ostatni wagonik się... A nie, to nie jest ostatni. Piąty. No dobra, to siedźmy w tym miejsce. A, dobra, teraz jesteśmy w ostatnim wagoniku, na ostatnim miejscu. Wiecie co? Nie, dobra, chodźmy na pierwszy wagonik. Jakoś tak... Chciałabym więcej widzieć. Mogę więcej widzieć? Dobra, teraz lepiej. Jedziemy. Jedziemy, podziwiamy sobie nasze zoo. I całkiem spoko to wygląda. Tutaj wiadomo, że to jest taki początek trasy, więc to się rozkręca. Chociaż i tak ta najciekawsza część jest dopiero od tamtej drugiej stacji. Ajajajajaj. Tutaj jeszcze trochę roślinności dołożę, żeby było właśnie tak bardziej dziko. I będzie im się na pewno podobało. Dla mnie najważniejsze było to, żeby mieć jakiś środek transportu, który będzie mi ich przewozić w tę część, żeby oni się tu właśnie zaczęli schodzić, korzystać z tego wszystkiego, bo jakoś małe było zainteresowanie wilkami i tutaj tą częścią restauracyjną. Mam nadzieję, że teraz będzie odrobinę lepiej. No i tutaj mamy pierwszą stację. Oni mogą sobie wysiąść. Cudownie. Dobra. Pociąg się zatrzyma, czy nie? Tak, dobra. Zatrzymał się pociąg, więc wyskoczmy sobie na stacji. Zobaczymy. O, proszę, jaka kolejka! Naprawdę? Tyle chętnych? O, nie wierzę. No to rewelacyjnie. Dobra, i oni wysiadają. Wszyscy. Tu się zapełni, tu się chyba nie zapełni. No właśnie, oni stąd już nie startują tak chętnie, bo tu jest ich po prostu mniej, ale mam nadzieję, że właśnie z czasem będzie się zwalniać. No teraz akurat pociąg rusza praktycznie pusty, ale spoko, my sobie wsiądziemy i przejedziemy się, zmienimy sobie tylko oczywiście jeszcze miejsce, nie wagon, miejsce na to po tej stronie, żeby mieć teraz lepszy widok i jedziemy. Teraz będzie ciekawiej, bo jedziemy właśnie już przy wybiegach. Ciuch, 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 ciuch.
Ale ekstra, pod górkę. Ale ekstra. Szkoda, że się nie można bardziej obejrzeć. No i to wygląda świetnie. Tu już można właśnie zobaczyć wybieg dla reniferów. Ale cudo. Ale się cieszę, że im zbudowałam tę kolejkę. Ale świetnie. Ojejku. Dobra, i ona teraz przyspiesza. No jak tutaj będzie więcej tych zwierząt, to będzie po prostu ekstra jeździć sobie po tym wybiegu. No i dobra, teraz by się było może dobrze przesiąść na tą stronę, albo można po prostu głowę przekręcić. I tutaj mamy lamy, ale jazda, ale super. Mega. Tu znów mamy kolejkę na łódki. Ojejku, jaka wielka ta kolejka. Tutaj dalej znowu wybieg dla lam. I są lamy nawet. Tu się zaczyna właśnie wybieg dla flamingów. Także sporo atrakcji, naprawdę sporo atrakcji. Ale ekstra, ale ekstra. Ale cudo. No i zjeżdżamy w dół. Kolejka naprawdę jest świetna. Pociąg, taciusia jest świetna. Cieszę się, że to zbudowałam. Goście są, widać, zainteresowani dość mocno. Kolejka jest bardzo długa do tej atrakcji, więc cieszę się, że ona powstała. Dobra, kochani, ja się będę powoli z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!